Po naszym dzisiejszym spotkaniu chciałem się podzielić z wami taką refleksją. Parę razy tam wyszło, że kiedy próbowaliśmy analizować te pytania testowe, to ktoś tam mówił, że nie wie czegoś. No więc z jednej strony na stronie Olimpiady Matematycznej jest taka zakładka o Olimpiadzie i tu jest opowiedziane, jakby na czym polegają te zawody i potem jaka jest materiał merytoryczny, tak? Tu gdzieś jest program merytoryczny Olimpiady, tak? Więc można sobie przeczytać, jakie są jakby wymagania, co trzeba umieć. No ale jest pytanie, co jeśli ktoś nie umie wszystkiego tego? Czy to znaczy, że nie może startować, że nie powinien startować? No i właśnie temu chciałem poświęcić to nasze, ten film, dlatego że, no, że jakby moim zdaniem może, a nawet powinien. Ten napis tutaj chińskimi znakami to jest słynna maksyma nie mniej słynnego chińskiego filozofa Lao Tzu, starożytnego, o którym nie wiemy, czy żył, czy też jest taką historyczną zbitką różnych chińskich mądrości. W każdym razie tu jest jego strona internetowa Wikipedii w języku angielskim. No i ta maksyma znaczy, że w dość dowolnym tłumaczeniu nawet najdłuższa podróż zaczyna się od pierwszego kroku. No więc gdyby spojrzeć na tę romans z matematyką, zainteresowanie matematyką, na to, co zaczęliśmy w zeszłym roku na ćwiczeniach z myśleniach. Myślę, że niektóre te zadania się wam podobały i podobało się wam to poczucie satysfakcji ze zrozumienia, na czym polega rozwiązanie. Więc gdyby tak od tego wyjść, no to można spojrzeć na tą olimpiadę tylko jako pretekst do kontynuowania podróży małymi krokami, podróży gdzieś tam w głąb matematyki. No i można się cieszyć po prostu tym, zamiast martwić się, że być może nie wypadnie się dobrze na tej olimpiadzie, no można się cieszyć z tego, że no tutaj na przykład są zadania i z rozwiązaniami, to są z testu i można sobie kliknąć na takie, któryś z tych testów, ja już tutaj kliknąłem, i poczytać sobie rozwiązania. I tu wymagana jest tylko intelektualna uczciwość i taka dorosłość, odpowiedzialność. To znaczy, jeżeli już zainteresowałam się tą matematyką albo zainteresowałem się, to rozumiem, że muszę też poświęcić temu trochę czasu i energii. Po to, żeby rzeczywiście jakby no, zebrać śmietankę z tego tortu, to znaczy poczuć rzeczywiście radość, tak? No na początku może i nie będę rozumieć tych argumentów, ale no po pierwsze zawsze można ze mną porozmawiać, a po drugie jak się tak człowiek głębiej zastanowi, to one są dość proste i nie odwołują się tutaj do żadnej super wielkiej wiedzy, więc jakby każdy może spróbować, bo potem ten romans z matematyką, on wam się bardzo w życiu przyda, jest mnóstwo interesujących, super interesujących zawodów, możliwości robienia czegoś w życiu, które opierają się na znajomości matematyki i na tym, że się tej matematyki ktoś nie boi, ewentualnie jeśli trzeba, to będzie się chciał czegoś poduczyć. No i jedną rzecz, którą mogę wam obiecać, to to, że ja nie chcę tutaj wychowywać olimpijczyków, tylko chcę po prostu zaszczepić wam radość z uprawiania matematyki. To jest, wydaje mi się, najważniejsza rzecz, którą możemy wam w Eurece zaoferować. A jeśli komuś fajnie uda się zajść dalej w tej olimpiadzie, no to będziemy wszyscy bili brawo i gratulowali, ale nie to jest celem. Okej? Bawcie się dobrze.